Tak? Nic nie było. Co sądzi pan o tym całym badaniu automatem pretensje wyskowskich prezesów? Powiem, że no, jest to dla mnie dziwna sprawa, żeby po meczu, kiedy już jestem po pracy, żeby były do mnie takie pretensje jak dzisiaj, prawda? Wszystko, nie? Co się okazało to badanie? A to już moja sprawa, nie? Ale powiem tak, że czy by wykazało, czy nie wykazało, jestem po meczu i nawet jakby koledzy z Łotwy przyszli i poczęstowali mnie swoim jakimś tam wyrobem, to dlaczego nie? Po meczu. To jest, było godzinę po meczu, także nie widzę żadnych powodów, żeby robić z tego jakąś po prostu aferę, bo każdego na ulicy można tak samo zatrzymać. Trzeba było zrobić po prostu, jak już ktoś tak sobie myślał, trzeba było zrobić badanie podczas meczu albo nawet przed ostatnim biegiem. I wtedy byśmy sobie dyskutowali. A po godzinie, po meczu, to ja mogłem się i napić piwa, ja mogłem napić się z kolegą Kokinem szklankę tego, co oni przewożą ze sobą i to jest po meczu. A teraz dyskutowanie po meczu, to jakby to było w czasie meczu, to jest całkowicie inna sprawa. Ale teraz po meczu, to ja mogłem się już nawalić nawet jak nieboszczyk, ale ja tego nie zrobię. Także ja to uważam, że to jest po prostu... Teraz rozumiem Ostrów. No. Część zawodników pana drużyny mówi, że przygotował im pan zupełnie inny to niż na piątkowym treningu. Jak może się pan do tego odnieść? To był taki sam jakby na treningu piątkowym. Nic nie był inny. Nic nie było z tym torem robione, było to samo. Ja uważam, że zawodnicy powinni się też uderzyć w piersi, że po prostu no, gorzej pojechali, ale z drugiej strony to jest tak. Niektóre mecze jechaliśmy po południu, tak na przykład z Rybnikiem jechaliśmy o godzinie chyba, nie wiem, 16 czy 18 i wtedy jest inny tor, dlatego że no jest to po południu i inaczej, jak to się mówi, tor przesycha, inaczej operuje słońce i to jest normalne, a inaczej jak się jeździ, to po prostu praktycznie w południe, tak jak dzisiaj było. I było wiadomo, że ten tor dzisiaj będzie inaczej sech i tego, ale to nie jest tak, to nie jest tłumaczenie, bo że ktoś przegrał, to będzie mówił, że tor jest niedobry. To znaczy, że dlaczego przyjechali goście i wiedzieli, jak na tym jechać, prawda? Kiedy oni nawet na tym nie trenowali. Z drugiej strony, prawda jest taka, że być może przegraliśmy za dużo na Łotwie, prawda? Bo jakbyśmy przegrali 6 punktami, to dzisiejszy wynik byłby, jak to się mówi, dla nas korzystny. Ale przecież ostatni bieg na Łotwie prowadziliśmy 4-2. I się okazało, że i Holte minął Lindbeck, a Lindgren minął Nicholsa, prawda? I gdyby oni dojechali tym wynikiem do końca, no to my byśmy dzisiaj awansowali. Ja powiem tak, że ja przed sezonem tutaj ludzie, którzy mnie zatrudniali, chcieli ode mnie tylko jedną rzecz, żeby ta drużyna była w playoffie i żeby to był dobry żużel. Wiadomo, że to jest Beniaminek. Rok temu jeździli w drugiej lidze. Ja z tą drużyną doszedłem do samego finału. Doszedłem do samego finału i się okazało, że w tym finale na przykład no, przegraliśmy 2 punktami z Lokomotivem, który naprawdę jest drużyną z prawdziwego zdarzenia, uzbrojoną w dobrych liderów i wszystko, co potrzeba, żeby wygrywać. I dzisiaj, jeżeli po takim sezonie, gdzie tutaj ludzie naprawdę mieli dobre widowiska i dobry poziom żużla i zaczyna się walkę ze mną po zawodach, gdzie po zawodach, godzinę czasu po zawodach to przychodzi pan Kokin czy ktoś i mówi: Marek, dobra, gratuluję ci dobrej postawy, fajnie, bo myśmy wygrali, nie wy. I na przykład powie: no to sobie walniemy po kielichu. No i proszę bardzo. I teraz po meczu przychodzi policja, prawda? Bo sobie panowie życzyli, żebym wmuchnął. A mogli to zrobić w czasie meczu. I wtedy byłoby co innego. Ale po meczu godzinę? Po meczu godzinę to ja mogę robić, co ja chcę. No. A te nie najlepsze relacje z prezesami Ostrowskiego Klubu to jest historia od dzisiaj czy już wcześniej? No bo po meczu widzieliśmy, że one najlepsze nie były. Ja powiem tak, że gdybyśmy wygrali dzisiaj 2 punktami więcej,
to tutaj by się szampan lał i byłoby, byłaby zabawa do ze dwa dni. Ponieważ tego nie ma, to dzisiaj jest rozdrapywanie ran. Ale ja na temat klubu Ostrowskiego mówił nie będę, dlatego że to nie jest moja rola. Ja po prostu uważam, że swoją pracę, czyli prowadzenie drużyny, wykonałem nie bardzo dobrze, bo ale wykonałem dobrze. O, że zrobiłem z tą drużyną dobry wynik. Chyba sami się tutaj prezesi nie spodziewali, że zajdziemy tak wysoko, że będziemy, że pokonamy Rybnik, który bardzo się do tej Ekstraligi szykował i zrobił duże po prostu wzmocnienia kadrowe i w ogóle. I okazało się, że z nami przegrał. No a dzisiaj no, Lokomotiv okazał się tymi dwoma punktami, dwóch meczów od nas lepszy. I to jest tylko sport. A później, jeżeli po meczu robi się takie po prostu komedie, że się szuka dziury w całym, czyli winnego, bo jakiś zawodnik, jeden czy drugi, powiedział, że tor był dzisiaj inny niż przedtem, no to ja powiem, że ten zawodnik, który tak gada, to powinien jechać w drugiej lidze, bo dobry zawodnik, to jeżeli nawet by się tor troszeczkę zmienił, to po pierwszym biegu, a jeszcze u siebie, to wie, co zrobić, prawda? Czy zmienić przełożenie, czy coś. A jeżeli tego nie wie i na koniec takie są, to na przykład ja mogę być winny, dlatego że zdefektował Runie Holty motocykl na przed metą, czy Szczepaniakowi nie odpalił motocykl tutaj przed startem, do której to ja za to mam odpowiadać? No nie, no to wiadomo, że to są przypadki rzeczy martwych i tak to jest, ale... Ale też są wypowiedzi zawodników, że przed meczem byli u pana, żeby tej wody nie było tyle lanej. Na tor pan powiedział, że nie, że tej wody jeszcze jest mało, jeszcze musi być więcej. Ale zaraz. Powiedzmy sobie jeszcze szczerze, że zepsuła się nasza polewaczka. Trening ostatni przeprowadziliśmy dzięki pomocy zawodowej straży pożarnej tutaj z Ostrowa, bo inaczej by treningu nie było. I tu strażacy przyjechali i tor był po prostu inny, z jednego powodu, bo po prostu tego toru nie polewaliśmy, nie szykowaliśmy tak na trening, bo nie było czym. Bo polewaczka tu miejscowa po prostu się zepsuła i dopiero była przywieziona polewaczka z Rawicza. Ona była dzisiaj rano i wiadomo, że to jest nowa polewaczka i ona leje troszeczkę inaczej i ja na to wpływu nie miałem, bo po prostu... Ale był zawodnik u trenera, który twierdzi, że prosił o to, żeby więcej wody już nie było, że ten tor nie będzie atutem, bo będzie zupełnie inny niż w piątek, a pan machnął ręką i nie zainterweniował. Nie. To sędzia decyduje o polewaniu toru. I wiem, że polewaczką wyjechał toromistrz i polał to, jak to się mówi, oszczędnie. I sędzia nakazał powtórne lanie, prawda? I on wyjechał jeszcze raz. Także że tutaj jest sędzia i komisarz toru, którzy decydują po prostu, ile tej wody ma być. Ja myślę, że ci, którzy to mówią, że to było nie tak, było źle, to tłumaczą po prostu swoje, no nie powiem, że jakąś tam złą jazdę czy coś, bo ja nigdy na zawodniku źle nie powiem. Ale nie powinni tego robić, dlatego że wygrywa drużyna, przegrywa drużyna i wszyscy byliśmy razem. Byliśmy cały rok razem. Jeżeli dzisiaj zwalamy, jak ja byłem zawodnikiem i bym zwalał, że mój toromistrz polał mi źle i ja przegrałem, tor był polany dla czterech zawodników, nie dla jednego. I nie można tłumaczyć nigdy swojej porażki, bo ktoś polał za dużo. Jeżeli ktoś tak tłumaczy, to znaczy, że nie powinien jeździć na rzut. No ale to dzisiaj były wypowiedzi, że nie było tej drużyny, że nie było tej atmosfery, nie było tej chemii tutaj w parkingu pomiędzy wami. Ja mogę powiedzieć tak, że waga tego meczu była duża, prawda, bo wiadomo, że z tym awansem do Ekstraligi to bym się wstrzymał, że to nie Ostrowia ma awans, bo według mnie ma. Chodziło nam raczej o co innego, o ten puchar, który ja przywiozłem z Warszawy, z PZMOT-u i chcieliśmy po prostu ten puchar sobie odebrać. Tylko, że z drugiej strony musimy sobie zdać sprawę, że przeciwko nam stanęła drużyna,
naprawdę mocna i myśmy z nią dzisiaj wygrali 8 punktami. W rundzie zasadniczej z tą drużyną wygraliśmy po ciężkim boju 6 punktami. No nie ma Kilmacolpi, ale używali zastępu zawodnika i oni mają kim po prostu zastępować. I ja uważam, że nasza drużyna osiągnęła dzisiaj dobry wynik, bo przecież my mówimy o przegranym, ale dzisiaj myśmy wygrali ten mecz 8 punktami. Gdyby to było w rundzie zasadniczej, to byśmy byli zadowoleni. A dzisiaj nie jesteśmy zadowoleni, bo ja bym powiedział tak. A dlaczego Szczepaniak jeden zrobił, Michał jeden punkt na Łotwie, a drugi się przewracał sam bez powodu? Dlaczego prowadząc bieg juniorski mój wychowanek Częstochowy pojechał na wejściu dęba i dał się minąć i zrobił to jeszcze potem powtórnie. Dlaczego Holta dał się minąć Lindbeckowi? Przecież my byśmy mogli sobie mówić wcześniej, że za dużo przegraliśmy na tej Łotwie i te 10 punktów ja uważam, że odrobimy, ale się okazało, że Łotysze no, po prostu zastosowali rezerwy taktyczne i wszystko i nie odrobiliśmy. No i koniec. No to co? Dzisiaj to jestem ja tylko winny? A te wszystkie mecze, które do tej pory jechaliśmy, to co? To kto jest winien, że wszystkie je powygrywaliśmy? To zawodnicy je wygrali, czy ja? Bo jeżeli dzisiaj ja przegrałem, to znaczy, że wszystkie mecze przedtem ja wygrałem, a nie oni. Bo taka jest prawda. I powiem, że takimi wypowiedziami to jestem zawiedziony, bo ja nigdy, nawet jak pojechali słabo zawodnicy, ja nigdy personalnie nie mówiłem na swoich zawodników, że ten zawalił to, ten to, ten to. Nie. Wygrała drużyna, przegrała drużyna. Jeżeli dzisiaj drużyna się broni swoich tyłków i mówi, że to ja przegrałem, bo im zrobiłem inny tor, to znaczy się, że to nie była drużyna. Ten wynik, nie dowiemy się, jaki był wynik tutaj tego badania. Wynik to był, to powiem tak, że to było po meczu i wynik mógł być 0-0, mogło być trochę, bo po meczu to ja mogę sobie zrobić, co mi się podoba. A godzinę pytanie, po meczu to będzie. Czy dzisiaj z trenerem Kokinem po meczu szczelił sobie małego koniaczka? A dlaczego nie? Nie powiem tak, nie powiem nie, a dlaczego nie? Jeżeli przyszli koledzy do mnie i powiedzieli, dobra Marek, skończyły się zawody i już w tym roku się nie spotkamy, to co się, to pracy, to już mecz się skończył. Gdyby po prostu pan prezes sobie zażyczył na przykład przed ostatnim biegiem, to wtedy byłoby co innego. Ale po meczu? Godzinę po meczu to ja mogę zrobić sobie co chcę. Także tutaj, czy wynik jest taki, czy taki, to po prostu dla mnie nie ma znaczenia. Dlatego, że to już jest po meczu. Poprowadzi pan tę drużynę w meczach barażowych z Rzeszowem? Ja nie wiem, czy będą mecze barażowe. No przed chwilą Zbigniew Fiałkowski mówił, że baraże muszą się odbyć. Obojętnie co będzie, to mecze barażowe muszą się odbyć. Po tym, co się wydarzyło, Marek Cieślak poprowadzi ten zespół? To znaczy, to co się wydarzyło i to co tutaj pan prezes na mnie tu krzyczał, to ja myślę, że obrażał mnie słownie po prostu i to mocno. To myślę, że ta nasza współpraca się już zakończyła. Czyli nie poprowadzi pan tego zespołu w meczach barażowych? To znaczy, tak? Nie ma takiej możliwości. Ja mnie obliguje kontrakt jeszcze z drużyną Ostrowa na miesiąc październik, ale to, co dzisiaj usłyszałem, to nie wyobrażam sobie, żeby ci panowie chcieli, żebym ja jeszcze po prostu tu pracował. Jest to dla mnie jest to fajna zapłata za naprawdę dobry sezon Ostrowi. Ja myślę, że takiego sezonu Ostrowia nie miała od dawna, jak miała tutaj ze mną. I naprawdę mecze były bardzo dobre i wynik był dobry i wszystko było fajne, ale ja dzisiaj powiem tak, że to, co po tym meczu zobaczyłem, co się tu dzieje, ja nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Jak tu wpadli ci prezesi, to ja teraz to rozumiem. Dlaczego tu się światło zepsuło, dlaczego tutaj jacyś ludzie jeździli tam kiedyś tam po innych miastach i różne były sprawy. Także ja mogę tylko powiedzieć, że ja mile wspominam z tego Ostrowa tylko jedną osobę. Pana Jana Łyczywka. I pan Jan Łyczywek
To był ten człowiek, który przyjechał do Częstochowy, do mojego domu. I on mnie namawiał, żebym ja chciał pracować w Ostrowie. I ja się zgodziłem. I zaproponował mi naprawdę dobre pieniądze, jak na ówczesny czas, dużo lepsze niż dzisiaj. Tylko że ja wtedy zobaczyłem, że to był ten czas, kiedy to był mecz w Gorzowie i tam zaczęły się dziać różne jakieś rzeczy. Ja powiedziałem, że ja nie mogę iść do klubu, gdzie klub jest uwikłany w jakieś sprawy niesportowe, tak powiedziawszy. I dlatego to wszystko upadło, bo uważam, że wtedy, gdyby tych spraw nie było, to ja bym pracował w Ostrowie i Ostrów by miał naprawdę dobry wynik. Ale ta pamięć o prezesie Łuczywku skłoniła mnie też również, że przyjąłem tą ofertę na ten rok i tutaj ten rok przepracowałem i uważam, że jakby ktoś chciał się coś nauczyć, pracując ze mną, to by się nauczył, ale po dzisiejszych wystąpieniach prezesów to uważam, że oni nic nie rozumieją i rozumieć nie będą. To na koniec strony, że wyjeżdża trener z Ostrowa z czystym sumieniem, że zrobił trener wszystko dzisiaj, wczoraj, w piątek?